bliscy zrobili sobie śmietnik. Naszym kolejnym celem był zespół zamku klasztornego, który dzisiaj niestety stoi w ruinie. Teren jest oznaczony jako prywatny, a prace wykonywane na terenie mają na celu tylko zamurowanie wszystkich dostępnych wejść, by nikt się nie krzątał. Miejsca nie podajemy, z tego względu, iż spotkała nas tam niemiła niespodzianka, ale o tym później. Na ścianie piwnicy są widoczne liczne przebudowania, które się tutaj odbywały, jednak bez badań archeologicznych brak dokładniejszych informacji. I to trumna jest. Gdzie jest trumna? Patrz. Faktycznie. Trumna. Podobno ktoś kiedyś tu napotkał na jakiegoś trupa, z tego co mówiłeś. Ty kuli się, nie? Kuli się tam. Ktoś był ciekaw, co jest po drugiej stronie. Też bym był ciekaw. Nie ma okna, jest też ciemno. Ewakuujemy się stąd. W trumnie znajdował się martwy pies, co po chwili zaczęło być dość odczuwalne. Dlatego postanowiliśmy powęszyć gdzieś indziej. Jak? O, co? Kolejne zamurowane przejście. Bo raczej okna to były. Może kiedyś tu chodzili. No, jest dziedziniec. Widzę piwnicę kolejną. Też widzę. Dziedziniec fajnie wygląda na zdjęciach, widziałem. O, samochód tam stoi. Auto stoi, to ale nikogo nie ma. Przejdziemy dołem. Ktoś sobie tutaj parkuje. No to schodzimy. No to fest. Jeszcze mamy opcję wcześniej wejść, żeby nie łazić. Tutaj? No. Ja zobaczyłem. Tam było. Trochę trudniej będzie. Tutaj też jest blisko ludzi. No ale jak już wejdziemy do środka, to będzie ok. Tu już wykute w ścianie są te. Zrobimy sobie chłodki. To jest chyba druga strona tego. To kolejne śmietnisko. No. Przyświeć, pokaż. Czyli daliśmy radę wejść. Dokładnie. Druga strona. Otworu. Bez sensu, jak idzie wejść. Po co mi to? Ktoś kół, kto nie wiedział, że można wejść. Nie wiem, po co tutaj ludzie przynoszą śmieci. Jakiś czas tu trwał remont, ale chyba im nie pykło. Tutaj muszę iść bliżej ciebie. Oświetlało. No, jakby ktoś chciał zderzak samochodowy, no to jest do wzięcia. Nawet cały. Później podamy współrzędny. I pełno butelek po turach. No my nic nie będziemy stąd brali ani przynosili. Same muchy. Tu coś jest? Czy...
ślepa uliczka. Idziemy tam dokończyć. Idziemy do, po kolei. Do podziemia klasztoru. Znowu jakąś trumnę znajdziemy. Właśnie, trzeba by się dostać do tej głównej. Ja byłem przy kamerze, bo świecił, to może lepiej być. Urban Explosion. Podziemia. Cicho. Albo ktoś tu włazi, albo się obsypuje. Ktoś bierze cegły. Czekaj, nie świeci, nie świeci. Faktycznie, bo ty wyłączyłeś to. Tubelcy już mają cegły. Dobra, ale tu jest koniec, to i tak możemy spadać. Ty, patrz jak ta latarka daje. Miałeś przestawioną moc. Świeć prosto. Nie jesteśmy sami z tego, co widać. Są samochody i są ludzie, którzy plądrują dawny klasztor. Tutaj tylko ptaki są. Zaraz zobaczymy z góry, kto tam się dobija. Tam by trzeba było pójść. Nie wiem, po co komu potrzebne cegły. Tutaj widzisz, ale w takim kraju, że mogą się podbijać. Słychać ludzi? Trzeba być cicho. Proszę, jaka lina wisi. To jest płaskownik. Dobra, idziemy dalej. To remonty trwają. Gdzie? Aha. Kradną ludzie cegły. Było to kiedyś restaurowane w latach 90. To teraz znowu. Tędy byś wszedł. Przysypuje się wszystko. No, 3 punkty podparcia i jesteś. Jak wrażenia? Widok na dziedziniec jest. Ale można gdzieś iść dalej? Można być. O stary. No tędy nie. Co? Idzie? Musimy być cicho. Bo chodzą tutaj ludzie. Nie ma auta. Nie ma? Piękne drzewo, to jest, zobacz na to, klon. Znajdujące się na tym dziedzińcu drzewo to najprawdopodobniej platan klonolisty. Jest to jedyny gatunek z rodzaju platanów, który jest w stanie przetrwać nasze zimy. Ale ja bym jeszcze wszedł na górę. Gdzie? No tam. To jest takie jakieś szyby, zobacz, takie zimne. Jak chcesz auto stoi. Jest auto. Ale zdążymy przejechać tu dalej. Na wóz. Tutaj? Nie, z drugiej strony jest... No tutaj możesz od pniać, zobacz. No ale tam są lepsze punkty podparcia, tylko cegły się rozpadały. A nie wiadomo.
Alpinista. Uważaj, bo z tyłu już za tobą punktów podparcia nie ma. Tym gorzej będzie zejść. Nie, tu zeskoczysz, tu jest miękko. Nic nie ma i mówisz, że się podłoga sypie. To teraz zobacz, masz korzeń, zahacz linę, ześlizgniesz się po niej. No to jak wszedłeś, tak zejdziesz. Coś to zeskakuj tutaj w tą stronę. Albo tak lepiej już zrób, bo tam za tobą. No trzeba podejść. Grunt nie jest pewny. Jak zrobimy? Na kamerę już. No, Mariusz przebiegł, pora na mnie. Zobaczymy. Ale można górą wyjść. No. Czym? Ale teraz widać tego murarza, co tam naprawia. Nie będziemy się na oczy pokazywać. Oni nie, z wiatr to nie słyszą, że tu jesteśmy. Znowu góra. Zamek. Raczej ruiny dla alpinistów. Z takim cementem, chyba że ładują cegły, no. Przypatrzyłem się. No, teraz znowu w dół. Poczekaj. Tam nic nie ma. Pozarastane. Gdzie są te komnaty takie chińskie? No to tam jest ta świątynia, ale nie ma jak przejść. Mamy drzewo. Zobacz, są te stropy belkowe, co tutaj próbowali odbudowywać. Zostało. Te drzewo raczej niestabilne. No pójdzie razem ze mną. Proszę. No, chyba jednak wyszło mi lepiej. Wejście. Jedni budują. Inni remontują. A drudzy plądrują. Widać pozostałości po pożarze. No pożar tu był i to nie jeden. Pora się przełączyć na tryb długorękawowy. Tak? O, tam fajnie belki pozapadane są. Tam mamy wyjście, idziemy tam właśnie. Wszechobecne belki są pozostałością dachu, który całkiem niedawno się jeszcze trzymał. Zawalił się po tym, jak jeden z mieszkańców chciał je sobie pozyskać, najprawdopodobniej do palenia w piecu. A tu jakiś cheniu wypadł ze spodni. Co? Chyba też skakał tak jak Łukasz, trochę mu nie wyszło. Spodnie zostały. Bardzo możliwe. A pan cheniu uciekł. Jest tam coś godnego uwagi? Jest jakaś piwnica, nie wiem czy tam byliśmy. Ty, może jakieś oświadczyny były gdzieś 10 lat temu. Króciutkie, nieudane. Dobra, tam nic nie ma, zarośnięte chrastami. Usta, komnata jakaś.
pozostało przy starych gwoździ. Stropy belkowe. Grube belki. Jeszcze całkiem niezgnite. Idziemy. Na opartego na coś by się idź nadało. Prosto tam. Co, nie dać? Jak my się tu nie zgubimy dzisiaj, będzie ok. Ale jaka gruba. Masz po dwóch stronach gwoździe, to tak jak... No, tylko te gwoździe, gdyby się jeszcze chciały, kurczę... Trzymaj. Będzie działać jak drabina. To użyj swojej liny alpinistycznej. Co? No, słychać, ktoś auto zamyka. Ci, co plądrowali, chyba uciekają. Dobra, komin, nic więcej. Ja zobaczę, gdzie ci ludzie wyjeżdżają, albo gdzie w ogóle zaraz wyjdziemy. Mury się rozchodzą. Cicho, ktoś idzie. Stary, widzę coś jeszcze lepszego. Czegoś, czego nie widzieliśmy. Jakaś stara fabryka. O, lodówka. Lodówka jak lodówka, ale zobacz co jest dalej. Jaki widok. O, przewody. Grubo się tu bawi. O, słychać gdzieś w oddali nadal jakichś ludzi. Tutaj ktoś mieszka. Jakieś budynki. Musimy charakterystyczne jakieś zapamiętać, gdzie byliśmy. Znaki. Stropowy, ale od podłogi, bo tu chyba podłoga była drewniana. No tak, na pewno był parter i piętro. Boże, się mury rozjeżdżają. No dobra, tylko po ilu latach. To jest sąsiad, jeszcze tu nie byliśmy. Zaraz sprawdzę, poczekaj. Raczej tak. Nawet w upalny dzień jest tu fajnie chłodno. Kominy. Tu już czuć komin sadza jeszcze. Na samym początku dziwiliśmy się, na co komu tyle kominów. Jednak odpowiedź jest bardzo prosta. Nie było żadnego centralnego systemu ogrzewania, jakie na przykład można spotkać w Malborku. Dlatego w każdym pomieszczeniu znajdował się piec bądź kominek. A równie dobrze mogli trzymać piwo.
końcu to piwnica. To musiało być piwo. Powiedz sam. Ale belek tutaj jest, wszystko się pozawalało. Typa jeszcze żywica leci z tego drzewa. Tyle lat. Świerka albo sosna. Pa, kolejny komin, wszystkie odkopcone. No, i czuć jeszcze zapach. Tam coś jest, nie? Czyli ukradli cegły i uciekli. Są jakieś schody, daj na tarkę. Co ty gadasz? Jaki tryb to jest teraz? Z tego pijanego węża? Ale są, ale jakbyśmy się zgubili. Cięż. Tryb poszukiwał. Stare schody drewniane, no. I tam można gdzieś wejść. Kolejny komin, co kawałek coś się paliło. Ile ten budynek miał kominów? Ten jest zasypany cegłami. No, drewniane schody się nawet nieźle zachowały. Po pożarach. Proszę, zawaliłeś wejście. Wyjdziemy innym. To chyba po drugiej stronie, tam gdzie ty wtedy wchodziłeś. No, zdziwisz się, gdzie jesteśmy. Pierdzielisz. Aż tu już doszliśmy. Jak my obeszliśmy to dookoła? Jak wyszliśmy tam po chwili. Kolejny komin się może wstawić. No to poświeć. To jest wielkie. Ale projekt niezły. Odwróć się. Tam, z drugiej strony, jest. Co? No. I w tym momencie zostaliśmy niestety przyłapani przez właściciela, który zabronił nam dalszego wykonywania zdjęć oraz wygonił nas z obiektu. Na przyszłość upewniajcie się, czy obiekt, który macie zamiar eksplorować, nie należy do prywatnej osoby lub nie trwają tam jakieś prace pseudoremontowe.